Radio Plus. Sedno sprawy. A gościem sedna sprawy jest dzisiaj Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju. Dzień dobry pani minister, witam. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panie. Pani minister, luzowanie obostrzeń ma ruszyć 4 maja. Jaki będzie ten pierwszy krok, albo jakie będą raczej te pierwsze kroki, bo ma już się wydarzyć od tego czasu sporo. Duża część gospodarki ma zostać otwarta. Na co konkretnie można liczyć 4 maja już? A to ja już tej pewności co do 4 maja to jeszcze nie mam, bo przede mną jeszcze jutro rządowy zespół zarządzania kryzysowego, ostatnie decyzje, a później konferencja ministra Niedzielskiego. My oczywiście jako resort gospodarki rekomendujemy jak najszybsze otwarcie poszczególnych działów, ale ja zawsze to powtarzam, że nasze tak musi się spotkać ze słowem tak ze strony Rady Medycznej RZZK. Wiemy na pewno, że od wczoraj mamy uruchomione salony beauty, jak również szkoły w 11 województwach, 16. Wiemy również, że działamy regionalnie, więc pewnie tego schematu będziemy się trzymać przy kolejnych uwolnieniach gospodarczych. I ten plan na maj również też będzie regionalizację zakładał, tak? Tak szerzej to będzie powiązane z poziomem zakażeń. Wysokie prawdopodobieństwo jest takie, że będzie to dalej funkcjonowało w trybie regionalnym. Wiemy również, że część przedsięwzięć w 2020 roku otwieraliśmy na otwartej przestrzeni. Organizowaliśmy komunie, wesela, chrzciny, jak również branża eventowa mogła się przenieść na otwartą przestrzeń. Więc w tych gałęziach gospodarki, gdzie da się przenieść na otwartą przestrzeń, to tam przejdziemy. I pewnie tego powinniśmy się trzymać regularnie do sprawdzania liczb zachorowań i też Narodowego Programu Szczepień. Ja bym chciała tutaj na antenie zachęcić serdecznie wszystkich Polaków do tego, aby z tej szczepionki w sposób powszechny korzystali, bo to jest jedyna metoda na zwalczenie i zduszenie pandemii. Ale pierwszy krok to, pani minister, co? Ogródki restauracyjne, sklepy budowlane, hotele na jakimś poziomie przynajmniej, jeżeli chodzi o wykorzystanie swoich zasobów, tak? To będzie to pierwsze otwarcie? Myślę, że we wszystkich gałęziach gospodarki będziemy działali z pewnymi ograniczeniami, z protokołami bezpieczeństwa, które też mamy zaktualizowane na bieżąco i jeżeli tylko jakiekolwiek uwagi ze strony biznesu wpływają do nas a propos tych protokołów, to je wdrażamy. Dzisiaj mówimy o działaniu regionalnym z protokołami bezpieczeństwa, a jeżeli odpowiadając na pytanie pana redaktora, które w pierwszej kolejności, ja gdybym to ode mnie oczywiście zależało, to pewnie otwierałabym wszystkie, ale to nie ode mnie zależy i zdaję sobie sprawę, że życie i zdrowie. No ale to pytam o rekomendacje Ministerstwa Rozwoju. Pierwszy krok, co otwieramy zdaniem Ministerstwa Rozwoju? Co proponuje Ministerstwo Rozwoju? Tak, jak już powiedziałam, panie redaktorze, wszystkie te gałęzie, które są w stanie być otwarte na otwartej przestrzeni, być funkcjonować na otwartej przestrzeni. Mówię tutaj o gastronomii, mówię tutaj o branży eventowej, mówię również o różnego rodzaju przedsięwzięciach takich właśnie rodzinnych, ale oczywiście z dużymi ograniczeniami co do liczby i pewnie metrażu na danej powierzchni, bo to są dwa takie najważniejsze czynniki protokołów bezpieczeństwa. No i później oczywiście, jak tylko uda nam się, hotele oczywiście też są brane pod uwagę, tylko proszę pamiętać, że dzisiaj majówka jest zamknięta właśnie po to, aby ten czas wakacji, mam nadzieję, już był stabilnością społeczną, zdrowotną i gospodarczą, abyśmy mogli wtedy właśnie już w odpowiednim reżimie do tych hoteli wyjeżdżać na wakacje. Dzisiaj jeszcze cały czas walczymy z liczbą osób, które będą zaszczepione, więc ten czas spadku i efektu mobilności, który chcemy wprowadzić poprzez zamknięcie tych hoteli jeszcze na czas majówki, mam nadzieję, że będzie się poszerzał. Pani minister, jeżeli chodzi o ten maj jeszcze, to regionalizacja to jedno i co tydzień zmiana, taki będzie tryb działania? Poczekajmy na jutrzejszą konferencję ministra Niedzielskiego. Ja dzisiaj też nie mam wszystkich informacji, panie redaktorze, dlatego że jutro jeszcze RZZK. Jasne. Na RZZK najczęściej zapadają ostateczne decyzje. Pani minister, jeżeli chodzi o dostęp do części usług, no taki łatwiejszy dostęp dla osób zaszczepionych, bo mówił o tym wicepremier Jarosław Gowin, że jest taki wariant brany pod uwagę, to faktycznie jest taka rekomendacja Ministerstwa Rozwoju, żeby no chociażby w restauracjach nie tylko na zewnątrz, ale w środku też osoby zaszczepione mogły zjeść posiłek. Szczerze mówiąc, panie redaktorze, nie słyszałam o tym pomyśle na wokandzie rządowej. To jest pomysł, który narodził się u nas w resorcie. Rekomenduje go pan premier Jarosław Gowin. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem tego, bo trzymam się zasady, że szczepionka ma charakter fakultatywny.
ale oczywiście takie pomysły są przedstawiane. Dzisiaj o tym nie słyszę na wokandzie rządowym, aby to było wprowadzone. Dzisiaj bardziej słyszę o tym, że przystępujemy do startupowego programu szczepień wśród pracowników i pracodawców. Na wokandzie jest brane pod uwagę 8 firm. Z tych 8 firm zbieraliśmy różnego rodzaju, zresztą ze wszystkich środowisk przedsiębiorców, zbieraliśmy uwagi dotyczące tego, jak taka koncepcja szczepień powinna wyglądać i mam nadzieję, że w maju uda nam się ten startup wśród pracowników i pracodawców uruchomić. Ja rozumiem, że czasowo to póki co wiadomo, że w maju, tak? Konkretnej daty też nie ma uruchomienia tego procesu. Mam nadzieję, że w maju uda nam się to zrobić. Konkretna data nie jest jeszcze podana. Dzisiaj o 13 spotykamy się na zaproszenie pana prezydenta Andrzeja Dudy w kancelarii prezydenta z przedsiębiorcami. Również w spotkaniu będzie brał udział pan premier Jarosław Gowin, moja osoba, pan minister Michał Dworczyk i tam będziemy rozmawiali o Narodowym Programie Szczepień, ale również o gospodarce i tym czasie już w drugim kwartale 2021 roku związanym właśnie z Krajowym Planem Odbudowy, z Polskim Nowym Ładem i też z kreacją i zapraszaniem tak naprawdę, mam nadzieję, że już tej stabilności gospodarczej, zapraszaniem turystów do nas, do Polski, ale również z tym pakietem takim proinwestycyjnym. O Nowym Ładzie pani minister wspomniała, prezentacja Nowego Ładu 8 maja. To jest najbardziej prawdopodobna, czy pewna na dzisiaj data? Ja nie będę mówiła, czy pewna, bo COVID nauczył mnie braku pewności, ale dzisiaj mówimy faktycznie o pierwszej połowie maja. W pierwszej połowie maja czy 8 maja, tak już precyzując? 8 maja. Na ten moment trzymam się tej daty. Pani minister, 8 maja. To, co dla Polaków może być najważniejsze w Nowym Ładzie, podniesienie kwoty wolnej od podatku do poziomu 30 tysięcy złotych, to jest główny plan, główny element tego właśnie programu? To jest aktualne? Nie, że absolutnie nie. Wydaje się, że tych głównych elementów i bloków tematycznych w Polskim Nowym Ładzie jest o wiele więcej. One mają związek zarówno z hubem technologicznym, jak i z cyfryzacją, jak i z ekologią. Jak Ale to i czy zieloną... aktualna jest ta propozycja, czy ona się znajduje w Nowym Ładzie, kwota wolna od podatku 30 tysięcy złotych? Nie potwierdzę i nie zaprzeczę, poczekajmy do 8 maja. A jeżeli chodzi o te zmiany podatkowe, pani minister, tak co do zasady, to ma być tak, że bogaci zapłacą więcej, biedni zapłacą mniej, wyrównanie, jeżeli chodzi o obciążenie podatkowe? Ja bym nie nazywała tego, że bogaci zapłacą więcej, co ich obciąży, albo biedni nic nie będą płacić, ale faktycznie pomocniczość i subsydiarność ze strony poszczególnych grup społecznych, szczególnie w tym czasie postpandemicznym, musi być podjęta i musimy tutaj wszyscy złożyć się na to, aby państwo w gospodarce odbudować. To gdzie jest ten poziom, pani minister, jeżeli chodzi o dochody? Jakie osoby będą bardziej obciążone podatkowo, ile zarabiające? O liczbach i kryteriach, panie redaktorze, za wcześnie, aby mówić, szczególnie ja nie powinnam o tym mówić, tylko będzie o tym mówiło kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, mam nadzieję, że na początku maja. Do to tego czekamy czasu powinniśmy... w takim razie na 8 maja, a jeszcze sprawa pani minister resortu, bo już kilka tygodni temu wicepremier Gowin mówił, że dobiegają końca prace nad pakietem instrumentów, które będą ułatwiały zatrudnianie cudzoziemców w branżach, w których rąk do pracy najbardziej brakuje i chciałem zapytać, jakich tutaj spodziewać się możemy zmian? My przede wszystkim to przetestowaliśmy, jeżeli chodzi o zatrudnianie cudzoziemców w kontekście chociażby służby i medyków w tym najtrudniejszym dla nas wszystkich czasie pierwszej, drugiej, trzeciej fali pandemii. Faktycznie takie prace są prowadzone pod jurysdykcją pani minister Iwony Michałek, która pod której skrzydłem znajduje się zarówno rynek pracy, jak i prawo pracy. No i wiem, że tutaj prace nad tym trwają, a jeżeli chodzi o konkrety, to myślę, że właściwym adresatem tego pytania już będzie pani minister Michałek. Pani minister, a kiedy pełne otwarcie gospodarki, tak już klamrą spinając tę rozmowę wątkiem, od którego zaczęliśmy, do czerwca wejdziemy już z zupełnie swobodnie działającą gospodarką, usługami w pełni otwartymi? Pełne otwarcie gospodarki to dwa czynniki. Powszechność Narodowego Programu Szczepień, ale pojedyncze również przypadki osób chorych na COVID w szpitalach. To dla nas bardzo ważne, aby nie doprowadzać do sytuacji, w której służba zdrowia będzie w jakikolwiek sposób przeciążona, łóżka będą coraz liczniej zajmowane. Więc tutaj te dwa czynniki, Narodowy Program Szczepień, jak również spadające sukcesywnie liczby osób chorujących i przebywających w szpitalach, to
To są te dwa czynniki, które wpłyną na już, mam nadzieję, stabilne otwarcie gospodarki. A mówiła to wszystko Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju. Bardzo dziękuję pani minister za rozmowę. Dobrego dnia życzę. Dużo zdrowia. Wzajemnie. Dziękuję. Dziękuję państwu za uwagę. Kolejne Sedno Sprawy oczywiście jutro. Do usłyszenia. Dobrego dnia. Radio Plus. Sedno Sprawy.